Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izaka, przed wami kolejny Wingman z Roysonem. Dzień dobry, Royson. Witam cię, Izaku, witam widzowie. Mapa The Cobblestone już w tej normalnej, nie halloweenowej wersji, więc coś przynajmniej na niej widać. Także teraz tak naprawdę będzie można pozwiedzać mapkę, bo no, wcześniej, tak jak mówiłem, było tak ciemno, że pewnie wy też mieliście problem, żeby wszystko dostrzec. Także dzisiaj w końcu można się wziąć za grę. My graliśmy Wingmana kiedyś na... Koblu? Na koblu, bo... Graliśmy nie raz, ale jeszcze na starym koblu, nie? Mhm. Tyle tego ponagrywaliśmy w życiu i zagrze. To prawda. No ale teraz jak się ta mapka jest jasna. Nie, bo ja ostatnio uaktualniałem wszystkie opisy filmów o link do swojego sklepu, nie? Mhm. I wszystkie robiłem tam, wiesz, taśmowo i cofnąłem się praktycznie do 2011 roku ze wszystkimi swoimi filmami, których tam jest 3000, nie? Ulala. I wszystkie nasze materiały widziałem właśnie. I powiem ci, że Izak, nagraliśmy tego od cholery, nie? Jeden na blisko podszedł. Dobra. Jeden leży. Ładnie. No teraz zobaczę. Ty będziesz pierwszy. No, dajesz. Szopa myślisz? Szopa! Oberwał mnóstwo. Strzelaj. Nie zginął. Dobra. No. Dostał od ciebie, no. Ale dobra, pierwsza runda jest dla nas, jest spoko. Jest dobrze. Dostał. Dobra, biorę kałaszka. Wow, ja nice inventory. Kałaszka od razu, ale bez kewa? Ja kewa miałem. Aha, no dobra. Tylko nie masz hełmu pewnie, co? Na poziomie 70%. Ale to ja będę strzelał, bo nie on. Rozumiem, że to nie był twój najdzik. No, raczej nie. Podbiegają z boku od dropa. Te? Mhm. Będą przy ścianie. Sprawdzę szopę. Ale mi dał głowę z digla, no nie. Tam był, no. Na dropie ten strzał. Mi też! No ale co mi dał w ogóle? To by, wiesz, ty stanąłeś i się nie ruszałeś. Ale co mi ten gościu strzelił z tego digla, to ja byłem smutno. Wcelowany w niego, wiesz, chciałem mu odstrzelić. Kurde, szkoda, straciliśmy kupę sprzętu. No najgorzej, że oni kurde nas zabili i zabrali nasze kałachy. Jezus, najgorzej, nie, jak się dają. Najgorzej. No, kurde. No dobrze. Pobiłem. Uciekaj stąd. Wracamy tutaj. Chodź do góry. Wiesz co, ja już chyba nie dam rady. Dasz radę, spokojnie. Widzisz? Tak, przez okienko sobie wskocz, spokojnie, nic się nie stanie tutaj. Dobra. Nie, bo obstrzeliwał, wiesz, on skanował widocznie tylko. Mhm. O, faktycznie dodali te. No, chodź do góry. Leczki. No. To można wrócić. Tak. No to faktycznie. To jest nowość. Zobaczymy, czy tam stoi na daleko. To jest mega taktyczna nowość przede wszystkim, bo to nie są aspekty wizualne. Ta. No nie wiem. Dobrze, Izak. Pięknie. No i dobra, mamy kałaszka. O Jezus. Mamy kałaszka. Bardzo dobra. Okay. Porobiłem na szczęście. Dobrze, siadło. Ty masz tego. Patycznie. Dobra, to wceluj się w długo na razie. Idź tam przed siebie tutaj. Na jasne. I wceluj się po prostu, nie? No, jasne. Leżę z dropa, tylko ja mam bardzo mało HP. Nie, jest teraz pierwszy, wiesz? Nie. Oni tu smokują, rzucają. Tak. Dobra, wróćmy razem, co? Chodźmy, pójdziemy sobie dobra. Razem od jednej strony. Okej. Okay. Jestem. Idziesz do mnie? Mhm. Dobra. Wiesz co, podejdź sobie do tej na lewo pójdź, wiesz? Mhm. A sobie bramę. Dobra. A cienie tych ptaków jest taki efekt, jakby ktoś rzucał czymś. Tak, to prawda. Wiesz, strasznie. Gdzie ty idziesz? Miałeś tam no, brawo pójść. Nie, brawo miałeś pójść. Wykrał. No nie wierzę, no dobra. Zabiłem. Pięknie Izak, no ale... Ajajaj. Dobra jest. Dało ci się podnieść? Podłożyć jeszcze? Czy... Nie, ale masz kałacha. Dobra, i dzięki. Znowu idź na długo, wceluj się tam po prostu, co? Dobra, nie ma problemu.
Ja znowu sobie podobnie dropa. No nie, no po prostu on na ułamek sekundy i headbigle, no. Na długie jest jeden z headbigle. Pięknie, Izak. Ulala. Sympatycznie. Dobra, masz na kałaszkę, nie? Mam. Pójdę jeszcze raz na tą długą, ale to, ja co ten gościu robi z tym diglem, to... No, gościu z digla jest naprawdę dobry, nie? Mhm. Też. Chodź, podejdziemy razem teraz. Idziemy. Też. Ej, te cienie tych ptaków są straszne. Podchodzi od fontanny chyba, będziesz go miał, ja mu wejdę na plecy, może się uda. Fontanny, w sensie od bombsite'u? No tutaj słyszałem jego kroki, to nie były twoje kroki, może w shopie się skitrał. Plecy długa chyba. Plecy długa. Odpuść mu jak coś. A, tylko mnie drasną. O nie! Skanujecie? Z długiej jest, ja myślałem, że on od bramy, bo ja od bramy wcześniej. Nie, z długiej, mówiłem, że z długiej, tylko nie wiem, gdzie on jest. No! A ty, on ci rzucił mołotowa, czy tam, czy coś się stało, jak ty wychodziłeś tam? Nie, on pierwszy strzał, jaki mi dał, to tam, wiesz, tam 6 punktów on zdrowia mi zeszło. On ci strzelał, tak? Tak, z czegoś takiego... kubkowatego jakiegoś. Mam sajtem jeden. Ja mam smoka tutaj. Poczekam, aż zejdzie. Podejdę na ten. O, ale zważyłem to. No, musisz teraz powalczyć. Jeden chyba bity jest. Ale. Jeden lewej, przechodzi tu. Wciąż. No ja wiem. Musisz go zabić. Na heada teraz. Ulala! Proszę bardzo. Dobra, nice. Po prawej go słyszysz, nie? Tak. 5 sekund. Na spokojnie. Na szybciej sprawdza się powoli każdą miejscówkę. Pobiłeś go trochę, nice. I poczekaj sobie na niego. Ze spokojem. Nie uciekaj. Za bombsite, widziałeś go teraz, no. Tam gdzie możesz wychylić, tak. No i pięknie Royson właśnie, i spokój, i opanowanie. Nie wierzę, ty. Ale zauważyłeś, że jak ja zostaję sam i ty spokojnie mi tłumaczysz, co mam robić i jak mam robić, to wychodzi. No dokładnie, uważam, żebyś nie panikował, żebyś nie biegał, wiesz, na pałę, tylko ze spokojem to robił, bo masz tutaj dużo czasu. Bardzo fajnie, żeś teraz to rozegrał, powiem ci. Ze spokojem, wyczekałeś. Ale ta była, teraz była, Royson. Ale czułem w twoim głosie taki... To raczej nie wyjdzie. Twoje imię. Celowany jestem tam. Mhm. Jeden leży. Podejdź teraz do mnie. Idę. Patrzę plecy. Za bombsite'em. Znowu spokój to zrób. Za bombsite'em bardziej prawo. Tam gdzie ostatnio go zabiłeś. No ładnie strzelałem. No. Krótkimi seriami. Czekaj, nie, za krótkie pauzy robiłeś, wiesz? Więc jak, wiesz, puszczałeś, jak puszczasz na pół sekundy dosłownie ten celownik, to za mało, nie? Musisz trochę dłużej. Jakby trochę dłuższe przerwy robić, 26. Bo tak to... I tak waliłeś nad nim. No ale ładny był i tak. Dobry wynik. 6-2 to jest spoko. Ja na szopę? Możesz pójść na szopę, no. Dobrze. A wiesz, że mój syn przyszedł na świat w dniu, w którym urodziny ma Janowicz właśnie? Tak, wiedziałem, no. To śmiesznie złożyłem, nie wiedziałem nawet. Dobra, może będę bramę? Z bramy strzelił. Bramy? Dobra. A jeszcze jest blisko. Obity mega. 50 dostał. 50. Kurde. Pięknie. Zgaszony. No. Asysta. No. Ale było blisko, nie? Było blisko. No ale kurde, no Global Wigma nie do czegoś zobowiązuje jednak. Trochę tak. Nie da się ukryć. Pięknie. Dobra. To nie była łatwa rundka, no ale pistoletówka. Całkiem simpatico. Myślę, że po rosyjsku napiszę, to mu dam kosę, ty, no. Wariat.
Uważaj dropa. Dobra. Będę ci pilnował dropa, tak? Drop może być. Celowany. Oj, dobrego nade'a rzuciłeś. No kurczę! Co robieni? Kurczę, ale zadałem mu... Nie, powiem ci, że ostatnio, wiesz, jak teraz w CS'a trochę gram, bo wiesz, w Jersey ROG. No tak. No to trochę tam... Czemu ja nie mam kacza? Nie miał kacza? Chyba nie miał. Mam ci dać swój karabin? Nie, na luzie. Easy. Drop jest. Wiesz co? A ja poczekam przy bramie. Przewrotnie. Niech wyjdą. Bo nie myślą, że ja na szopie znów jestem. Idą od bramy chyba. Nie, drop. Brama jeden minimum. Jestem, myślałem, że tam jest. Brawo. Leży. I wydaje mi się, bo słyszałem dużo tuptania. A nie, to ty jesteś. To ja jestem, ale... Dostał kosę. Ma 7 HP, wychyla ci stąd, tutaj, no. No, i pięknie. Chciał go zarożować, ty dostał jedną kosę. No ale piękny meczek, słuchajcie. Przypominam oczywiście łapka w górę, bo to, nie no, kurde, zobaczcie, no. Wraca, słuchajcie, stary, dobry Izak, który zdobywa 14 fragów na Wingmanie przy wyniku 9-2. I ten elegant klaczek Roysona też, o tym trzeba pamiętać. Ostatnio Royson się robi specjalistą od klaczów. Zobaczcie, takie same rangi mieli jak my, zobaczcie. Takie same rangi. Faktycznie. Global i orzełek w laurach, proszę bardzo. Dokładnie. No to się udało wygrać. Moi drodzy, a mi nie pozostaje nic innego niż zaprosić was na vloga, oczywiście, o 13. Myślałem, że na i jutro, podziękować na horror. Na horror? Wiesz na co? Jutrzejszy horror. Wiesz co, nie, jutro będzie Battlefield, horror będzie za tydzień. Aha, w ten sposób, okej, okay, dobrze. W ten sposób. Rozumiem, czyli za tydzień dopiero będzie horror. Tak. Ja ale, rozumiem. Ale powiem wam szczerze, że warto. W sumie Izak ma rację. I horror wypalił ciekawie, wspólny, CS-owy, warsztatowy. Mhm. A jeśli chodzi o vloga, ocenicie sami. Tylko nie przeraźcie się tytułem i miniaturką. Dobra. Nie przeraźcie się. To dzięki serdecznie Royson, dzięki widzowie za oglądanie, trzymajcie się, łapki w górę, pamiętajcie i subskrypcję, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi, ale myślę, że jak już jesteście tu na kanale, to musicie być subskrybentami, bo byście się wstydzili, gdybyście nie byli. Także trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia. Cześć, cześć.